robimy usystematyzowanie. Księga Izajasza, 30 rozdział. Księga Izajasza, 30 rozdział, od 18 do 26 wersetu. I dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę. I dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować. Gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. Gdyż ludu na Syjonie, który mieszkasz w Jeruzalemie, nie będziesz zawsze płakał. Na pewno okaże ci łaskę na głos twojego wołania, gdy go tylko usłyszy, odezwie się. A chociaż Pan dał wam chleb niedoli i wodę ucisku, to jednak nie będzie się już ukrywał twój nauczyciel, a twoje oczy będą oglądać twojego nauczyciela. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. To jest droga, którą macie chodzić. Wtedy będziesz uważał na nieczyste twoje rzeźbione bałwany pokryte srebrem i twoje rane bałwany pomieszane z złotem. Porzucisz je jako nieczyste i powiesz do nich precz. I on da deszcz na twój siew, którym obsiewasz rolę i chleb, plon roli będzie obfity i tłusty. W owym dniu twoje bydło będzie się paść na rozległym błonie. A woły i osły uprawiające rolę karmi się będą soloną mieszanką, którą się przesiewa łopatą i widłami. A na każdej wysokiej górze i na każdym wniosłym pagórku będą potoki, strumienie wód w dniu wielkiej rzezi, kiedy padną wieże. Wtedy światło księżyca będzie jak światło słońca będzie siedmiokrotne, a światło siedmiu dni. Jak światło siedmiu dni. Gdy Pan opatrzy skaleczenie swojego ludu i uleczy zadaną mu ranę. Pamiętam, jak siedziałem w więzieniu, to na marginesie wam tylko powiem, bo mi się teraz przypomniało. W Sztumie to było. I czytałem sobie ten fragment. I był włączony cichutko telewizor. Kolega był w celi, byliśmy we dwóch i czytam tekst. A na każdej wysokiej górze i na każdym wyniosłym pagórku będą potoki, strumienie wód w dniu wielkiej rzezi, kiedy padną wieże. Spojrzałem w telewizor i mówię, mam jazdę. I był pokazany atak, proszę ciebie, na Manhattan. Atak na Manhattan. Przyjaciele, werset 18 pokazuje nam, że okazywanie łaski jest prawem. Łaska to jest prawo. Dzisiejszym prawem Boga jest łaska. Nie ma Boga innego niż Bóg łaski. Inny Bóg nie istnieje. I ten sam werset pokazuje, że oczekiwanie łaski uszczęśliwia. Dla nas Bóg to tylko to jest Bóg łaski. Nie ma innego Boga. Inny Bóg nie istnieje. W Chrystusie jesteśmy i jest to dla nas Bóg łaski. I też ten Bóg łaski mówi do nas. Mówi do nas Bóg łaski. Pamiętajcie o tym. Nie mówi do nas inny Bóg. Nie mówi do nas Bóg prawa. Nie mówi do nas Bóg, który rozlicza. Mówi do nas Bóg łaski. W wersecie 19 pokazane jest, że Bóg oczekuje relacji i dialogu. Relacji, czyli systemu, całego systemu modlitewnego. Dlatego modlitwa jest fundamentem, jeżeli chodzi o słyszenie Boga. Czyli, że gdy my jesteśmy ludźmi modlitwy, wtedy możemy jasno i wyraźnie słyszeć Boga. Bóg oczekuje relacji i dialogu. Ponieważ w wyniku relacji powstaje dialog. Dialog zaś uwalnia działanie łaski. To znaczy, że kiedy my słyszymy Boga i wyraźnie, i to jest dla nas bardzo wyraźne, i to jest dla nas codzienność, tak? To łaska staje się dla nas czymś dotykalnym. Bo kiedy wierzący człowiek nie słyszy Boga, kiedy wierzący człowiek nie odbiera rzeczy od Boga, to łaska jest dla niego dość enigmatycznym zjawiskiem. Doświadcza tej łaski. Ale to jest słabe. A nasze życie ma nie być słabe. Bóg przyszedł do ciebie po to, aby twoje życie było silne. Ten werset pokazuje nam, że dialog
On uwalnia działanie łaski. I teraz werset 20. Ciekawa rzecz. Jak wiecie, jak wam mówię o Biblii, zachęcam do tego, aby samodzielnie studiować Pismo Święte. Ponieważ każdy z tych przekładów, czy to jest Biblia Warszawska, czy to jest Gdańska, czy Tysiąclecia, czy Warszawsko-Praska, czy każda inna, to są komentarze, nie Biblii. To są komentarze. Ktoś to wziął, skomentował, czyli tak zrozumiał i tak przetłumaczył. Rozumiecie? Częstokroć tą Biblię tłumaczyli ludzie, którzy Jezusa nie znali w ogóle. No takie są fakty. No, nic na to nie poradzimy, nic z tym nie zrobimy. Nie trzeba się załamywać tym faktem, trzeba samemu chodzić sobie z Bogiem, rozwijać się, studiować Pismo i samemu sobie tłumaczyć. Nie oznacza, że masz skończyć Grekę, Hebraję, żebyś miał w ogóle Pismo tłumaczyć, bo Duch Święty, który jest w tobie, tak, pokieruje cię do naprawdę takich źródeł, że będziesz w stanie wyciągnąć to, co tam realnie zostało zapisane. Ten 20 werset, niestety on jest bardzo... Tutaj jest napisane tak, a chociaż Pan dał wam chleb niedoli. A oryginał mówi kłopotliwe ziarno. Taki zapis, jest różnica? To jest napisane, Bóg wam dał chleb niedoli, tak? A tłumaczę to z hebrajskiego, tam jest napisane, Bóg dał wam kłopotliwe ziarno. To jest takie w ogóle historie. Co to jest kłopotliwe ziarno? Czyli niepojęte, intelektualnie spisane słowo. Bóg, i teraz tak, chociaż Bóg dał wam niepojęte, intelektualnie spisane słowo, ponieważ Biblia to jest niepojęte, intelektualnie spisane słowo. Tego się nie, to jest nie do pojęcia intelektualnego. I dalej jest napisane, dał wam chleb niedoli i wodę ucisku. Na oryginał mówię ucisk wody. To jest w ogóle inna rzecz. Hebrajski mówi ucisk wody, czyli woda, wody, która napiera na coś w ogóle, nie? To jest opis w ogóle napierającej wody, nie? Czyli duchowe, niewidzialne, spisane prawa. Co to jest ucisk wody? Duch Święty, który jest w tobie, w ogóle, no nie? On chce przez cały czas uwalniać słowo. To jest nacisk wewnętrzny. To jest nacisk wody. To jest nacisk, w ogóle woda to jest symbol słowa. To jest symbol słowa, kiedy jest napisane, że narodzicie się z Ducha Świętego i z wody. Tak? Katolicy wzięli to i na przykład powiedzieli, że tu chodzi o to, żeby się ochrzcić. Protestanci zresztą nie protestowali za bardzo. To też im pasowało akurat taki układ. To jest niezły układ w tym wszystkim. Taki. Nie możemy tutaj. Natomiast tam nie ma w ogóle mowy o żadnym chrzcie. No. Przecież my wiemy, że do Nowego Narodzenia to w ogóle, żeby wejść do nieba, to chrzest niepotrzebny jest. Pierwszy, co do nieba poszedł, proszę ciebie, to był złodziej ukrzyżowany obok Jezusa i nie był chrzczony w ogóle. Nawet facet nie miał szans najmniejszych. A Jezus mówi, że ci będziesz w raju ten, no ty, nieuchrzczony mój kolego. Rozumiesz to w ogóle? Dzisiaj Torben lata, proszę ciebie, i on ludziom wmawia, proszę ciebie, że trzeba kogoś ochrzcić, żeby grzech jego był odpuszczony. No i chrzczą masowo ludzi, tam się ludzie trzęsą, bo emocje przechodzą, rozumiesz? I mówi się, że to Duch Święty niesamowicie działa. Ochrzcił dzisiaj 1000 ludzi na przykład. A po co ochrzcił tych ludzi? Do mnie ludzie przychodzą, ochrzcił mnie, ja mówię, ale po co? Bo ja to wiesz, o co mi chodzi. Ja w ogóle mówię, żeby się ludzie chrzcili, ja to na fundamentach umieściłem na wiary, tak? Ale jak ktoś przychodzi, ja mówię, a dlaczego chciałbym się ochrzcił? Wyjaśnię. Tak? Cię nie ochrzczę, bo mnie wyjaśnić. My nie robimy w kościele teraz spotkań. Przed chrztem, wszyscy macie się ochrzcić, ja mówię, ty musisz wiedzieć, dlaczego się chcesz ochrzcić. Ja się chciałem ochrzcić. Ja na piechotę poszedł, człowieku. Mam takich dwoje ludzi w kościele, co za granicą mieszkali, tam się nawrócili, on miał objawienie Jezusa i pierwsza modlitwa była, Panie, prowadź mnie. Włączył internet, od razu wszystkie nasze filmy mu wyskoczyły. Skontaktował się z nami. I mówi, Artur, mówi, a jeszcze ich nie widziałem na oczy, małżeństwo. Jeszcze, no nie byli małżeństwem, jeszcze wtedy nawet mieszkali razem.
On się dobrze po demonach i mówi, ochrzci, chcemy się ochrzcić. Ja mówię, ale jak? Wy w Sztokholmie jesteście, jak tam ochrzcić was? Jaka tam jest, na wierzących ludzi tam. Nikogo tam nie znam. Dzwonią do mnie następnego dnia, już jesteśmy ochrzczeni. Jak? Mówię. No ja ją ochrzciłam, ona mnie. A to w sumie słuszna koncepcja. Mówię, od razu rozwiązanie mieli, bo przecież pomodlili, panie, chcemy być ochrzczeni, to nie? Nawet prości ludzie w ogóle poszli, ta ochrzciła jego, on ochrzciwiał bardzo dobrze. Ale tutaj widzimy, że woda ucisku, a nie to, że ta woda ucisku to jest ten ucisk wody. Czyli tutaj mamy do czynienia, że Bóg nam dał niepojęte, intelektualnie spisane słowo i duchowe, tak, prawa, które tak naprawdę to słowo wyjaśnią. Rozumiem. No to w ogóle on ci sam musi wyjaśnić słowo, no nie? I Bóg mówi, mimo tego, że taki jest układ, czyli że Biblia jest niepojęta intelektualnie, tak? I potrzebujesz, prawda, objawienia wewnętrznego, tak? I to jest jakby oddalone od siebie wszystko, to usłyszysz odzywający się do ciebie z tyłu głos, to jest droga, którą masz iść. Czyli w ogóle Bóg do ciebie mówi tak, nie bój się, że nie rozumiesz różnych rzeczy. Nie bój się, że nieczytelne są jeszcze dla ciebie. Nie bój się, tak, że jeszcze niewyraźnie słyszysz. Ja tobie obiecuję, tak, że będę do ciebie mówił i będziesz mnie słyszał wyraźnie. Słyszycie, jakie to jest wyraźne mówienie? To jest mówienie, tą drogą masz iść. I dotyczy to każdego aspektu życia. On ci wytłumaczy Pismo Święte, on ci wytłumaczy życie, on ci wszystko wytłumaczy. Każdy najdrobniejszy fragment życia ci wytłumaczyć chce Bóg. Rozumiesz? Za pomocą twojego odrodzonego ducha. Za pomocą twojego wewnętrznego człowieka. I tutaj jest dalej napisane, że twoje oczy będą oglądać nauczyciela. I znowu ciekawa rzecz, to słowo nauczyciel to jest hebrajskie słowo, które dokładnie brzmi strzelający i odnosi się do łucznika. Dokładnie tłumaczy się do wypuszczający strzałę. Twoje oczy będą oglądać wypuszczającego strzałę, czyli osobiście strzelającego słowem do celu. On ci obiecuje, że kiedy ty będziesz budował naprawdę i będziesz wierzył, że On chce do ciebie mówić, tak? To to ze sobą się połączy, tak? I nastąpi potężna fuzja i zaczniesz bardzo wyraźnie słyszeć głos Boga. To są Jego obietnice. Ja wam to pokazuję, żebyście zobaczyli, jak On bardzo to obwarowuje i pokazuje, ludzie, to jest moje pragnienie wobec was. To nie ma, że to ktoś ma, albo ktoś nie ma. W ogóle Bóg nie ma wybrańców, nie ma lepszych, gorszych. Ja nie wierzę w wielkich usługujących, ja nie wierzę w takie w ogóle historie. Rozumiecie? Ja nie wierzę, że kogoś tam Bóg sobie wybiera i ten ktoś w ogóle wykonuje jakieś tam dzieła. Wybrańcy to są ci, którzy się otworzyli na Bożego Ducha. Ja mówię, wybrańcem może być każdy. Jak ktoś tam chce być wybrańcem, to bardzo proszę. Tak? To pełen człowieku. Przebudzeniowców nigdy za wiele. Absolutnie, to wiesz. I 21 werset pokazuje, wtedy będziecie chcieli iść, a gdy będziecie chcieli iść w prawo lub w lewo, twoje uszy słyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. A więc widzimy, że Bóg chce mówić do ciebie precyzyjnie, to jest precyzyjne bardzo. I zobacz, kiedy będziecie chcieli, to jest bardzo ważne, kiedy będziecie chcieli, czyli najpierw pragnienie. Najpierw pragnienie, i o tym ja w ogóle chcę teraz powiedzieć tobie, że pierwszym głosem, już nie mówimy o tonie głosu, bo ton głosu Boga nakreśliliśmy, teraz chcę, żebyś zrozumiał, że pierwszym głosem, pierwszym uderzeniem Bożej mowy do ciebie, tak, to jest pragnienie. Zaczynamy od pragnienia. Bo jeżeli ty swoje rozumienie odnośnie słyszenia Boga
zaczniesz budować na tym, co słyszysz. Tak zwanie słyszysz. To jest to dla ciebie bardzo niebezpieczna rzecz. Pierwsza rzecz, którą Bóg lokuje w człowieku, i jest to jego głos do człowieka, to jest pragnienie. Zobacz. Gdy będziecie chcieli, czyli gdy będziecie mieli pragnienie, tak, wtedy usłyszycie precyzyjne prowadzenie. Rozumiesz ten zapis? To jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli my nie umiemy zdefiniować pragnienia, to my mamy już na początku, tak, wielką zagadkę. Bo jeżeli ty nie wiesz, czego ty chcesz, jeżeli ty nie wiesz, czego ty pragniesz, jeżeli ty się boisz, tak, pragnień, które posiadasz, jeżeli ty się boisz ich nazwać, jeżeli ty się boisz z nimi oswoić, jeżeli ty się boisz je wylewać przed Bogiem, ok? To ja mam wielkie wątpliwości, jeżeli chodzi o twoje dalsze słyszenie Boga, ponieważ Bóg mówi do ciebie na pułapie twoich pragnień. No i teraz kurczę. Mamy człowieka, który nie pragnie i mówi, słyszę Boga. Ja mówię, to co ty słyszysz? A czego ty chcesz? I wiecie, co ja najczęściej słyszę, jak się pytam, a czego chcesz? A on mówi, tego, czego Pan. Ja mówię, jest. Następny heretyk. Nie ma czegoś takiego, że Pan czegoś chce i to jest twoje. Takiego czegoś nie ma. Gdy wy będziecie chcieli, mówi Bóg. W ogóle czego chcesz? Pamiętaj, Słowo Boże mówi, że Bóg daje chcenie, tak? I dopiero na te chcenie przychodzi wykonanie. Jezus mówi, kto pragnie, niech przyjdzie. Tak? A kto nie pragnie, niech nie przychodzi. Niektórzy myślą, że w ogóle Bóg to chce, żeby wszyscy do Niego przyszli. Bóg mówi, kto pragnie przyjść? No kto pragnie? Pragnie ktoś? Pragnie, bardzo dobrze, chodź. Ktoś nie pragnie, nie dziękuję. Ja kiedyś na przykład, jak zaczynałem głosić Ewangelię publicznie, to ja miałem taką potrzebę, żeby... Takie urojenie miałem, że wszystkich teraz ja muszę nakłonić do tego, żeby oni słuchali mnie. A potem zacząłem coraz lepiej rozumieć Boga i zacząłem odbierać od Niego proste informacje. Dlaczego ty w ogóle uważasz, że oni powinni cię słuchać? Skąd wziąłeś taki pomysł? Przecież ja przyszedłem do tych, tak, którzy pragną. Kto pragnie, niech przyjdzie. Przecież Jezus nigdy w życiu nie robił żadnego zachęcenia, rozumiecie, żeby do Niego przyjść. No w ogóle stał. I mówię, to ktoś pragnął, może chcesz być zdrowy, to co to za teksty są w ogóle ty? Sparaliżowany gość leży, no sparaliżowany facet 40 lat leży, rozumiesz? Chudy jak badyl, rozumiesz? Bo ty w tym kocu, zdany na innych ludzi, człowieku z jakąś religijną mrzonką, że jak do tej kałuży go wrzucą, bo tam anioł raz na jakiś czas schodzi, kręci wodą i on będzie zdrowy. Taką zajawkę, mają tam siedzą w tym rynsztoku, człowieku jeden za drugim, rozumiesz? I teraz on tam też siedzi i teraz przychodzi Jezus. No, rozumiesz, widzisz takiego człowieka. Ty, co to jest za pytanie? Jakie to jest niehumanistyczne pytanie? W ogóle niehumanitarne. Chcesz być zdrowy? A co, chcę być chory? W ogóle wiesz, wyobrażasz to sobie? 40 lat sparaliżowany facet w ogóle. No kto chce być chory? I to nie było tak jak chory, tak jak dzisiaj, że cię jest chory, człowieku z ust, pielęgniarka, wszystko, rozumiesz, o co chodzi? Absolutnie. Tam człowieka, jak oni koledzy nie zanieśli gdzieś, to on nie użebrał i umarł z głodu. A pamiętaj, że to martwy duchowo człowiek i wychowany w religijnym kraju. Czyli ten facet leży 40 lat i on w ogóle nawet nie wie, czy on do nieba pójdzie. Tak? Bo on nie przestrzega różnych rzeczy, bo on nie ma wstępu do świątyni. Bo co? Bo do świątyni kalek nie wpuszczano. Ha? Tam to dopiero była jazda, człowieku. Zobacz, rozumiesz, o co chodzi? Tam nieszczęśliwych, chorych, popsutych przez życie nie wpuszczano do świątyni. Do świątyni wchodzili ci, którzy byli normalni według systemu świątynnego. Tak? Człowiek. Tam mały defekt miałeś, to nie mogłeś iść do świątyni. One tylko pod świątynią leżeli. Liczyli, że coś im tam w ogóle skapnie w ogóle z tej świątyni. I teraz
kto pragnie. Ja chcę Ci pokazać bardzo ważną rzecz, że pierwszy głos Boga do człowieka to jest pragnienie. I dopiero na tym możemy dalej budować. Jeżeli człowiek nie wie, czego pragnie, to musi przyjść do Boga i powiedzieć: Boże, ja chcę mieć wszystkie pragnienia na wierzchu. Pomóż mi, Duchu Święty, pragnąć. Pomóż mi wydobyć te rzeczy ze mnie. Ja muszę na czymś stanąć. Bóg mówi do Ciebie pod kątem pragnień, które sam włożył w Twojego ducha. A więc prawda jest taka, że Bóg nie mówi do Ciebie nic poza Twoim pragnieniem. Jeżeli poza Twoim pragnieniem coś odbierasz, jest to grządka. Rozmawiasz ze swoim umysłem albo z diabłem. Zależy. On nie mówi nic poza pragnieniami. Człowiek nie chce, jak inaczej, człowiek nie jest stworzony do życia poza pragnieniami. Wiecie dlaczego? Bo tylko ludzie pragnący to są ludzie wolni. Każdy, kto robi coś, czego nie chce, to jest niewolnik. Każdy. Do wolności powołał Cię Bóg, amen? Nie do niewoli. Nie jesteś wyrobnikiem, nie jesteś niewolnikiem, nie jesteś człowiekiem czyichś decyzji. Nie jesteś uzależniony od drugiego człowieka, od grupy ludzi, czy od systemu myślowego tego świata. Nie robisz czegoś dla kogoś. Ludzie myślą, że robienie czegoś dla kogoś, tak? To jest w ogóle szlachetne. I mówią: miłość. Ja mówię: uspokój się. Żeby prawidłowo kochać innych ludzi, musisz najpierw kochać siebie. Musisz mieć wysoki poziom miłości własnej. Bo jeżeli Ty nie kochasz siebie, to na pewno nie kochasz innych. To, co robisz dla innych, tak? To jest tylko leczenie Twoich deficytów. Bo Ty myślisz, że jak teraz się staniesz sługą wszystkich i będziesz usługiwał wszystkim, tak? To tak naprawdę liczysz na to, że coś Ci skapnie od Boga. Ty nie rozumiesz łaski, Ty żyjesz pod prawem. Leczysz w ten głupkowaty, religijny sposób swoje deficyty i rany. Rozumiecie, na czym rzecz polega? Człowiek, który kocha innych, to najpierw kocha samego siebie. Jest napisane, że człowiek dobry samemu sobie czyni dobrze, przy powieści Salomona. A ludzie mówią: ja żyję dla innych, a ja mówię: a ja żyję dla siebie. 24 godziny na dobę żyję dla siebie. I dlatego, że ja żyję dla siebie, że mam wysoki poziom miłości własnej, to ja mogę kochać i życie kłaść. Dopiero wtedy. Wiesz, kiedy Ty możesz być wzorem dla innych ludzi? Kiedy Ty jesteś zaakceptowany, czujesz się świetnie, 24 godziny sam na sam ze sobą. Kiedy patrzysz w lustro, jesteś pewny swojej wartości, kochasz siebie, nie masz kompleksów. Rozumiesz? Wtedy życie możesz kłaść. Wtedy życie możesz kłaść swoje. A więc nie wolno nam myśleć, że poza pragnieniami Bóg do nas coś mówi. Bóg z nami nie rozmawia poza naszymi pragnieniami, bo On najpierw wkłada w nas swoje pragnienia, tak? A potem do nas mówi na podstawie tych pragnień. Słuchajcie, w ogóle do mnie Bóg nic nie mówi w sprawach, które mnie nie obchodzą. Ludzie przychodzą, na przykład mówią tak: Artur, masz jakieś słowo od Pana, mówi, na temat obecnego czasu w Polsce? Masz jakąś taką... Ja mówię: mam słowo od Pana na temat obecnego czasu w Polsce. Mówi: podziel się. Ja mówię: trzeba głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Uzdrawiać chorych, wypędzać demony, wskrzeszać zmartwych i mieć wywalone na system społeczno-polityczny opinie i wszystko, co jest wokół. Takie mam słowo, mówię, od Pana. Na obecny czas dla Polski.
A mówię, a co chciałeś usłyszeć? A co z rządem? A gówno mi obchodzi. Bo na środowych modlitewnych ustawiamy se rząd. Nie rozumiem. W ogóle mnie nie obchodzi, czy krajem będą rządzili geje, troglodyci, czy ktokolwiek inny. Rozumiecie, o co chodzi? Jeżeli będą krajem rządzili geje, to będą mi przychylni. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jeżeli krajem będą rządzić faszyści, to będą mi przychylni do końca moich dni. Po prostu. Biedroń został prezydentem w Słupsku. W ogóle mieliśmy ewangelizację. Myśleli, że ja to Biedroń. Człowieku, stoję na koszu, głoszę Chrystusa. Podchodzą, to Biedroń? Bo to było dzień przed ciszą wyborczą. Głosił taką dużą ewangelizację w mieście. No i modlą się ludzie w Polsce, wiesz, szczególnie z tamtego regionu. Mówi, trwają w wierze, żeby homoseksualista nie został prezydentem w ogóle. Ja sobie myślę, a co to za różnica w ogóle, czy on się bzyka z babkami, czy z facetami w ogóle? Co to za różnica? Jest napisane, że wszelka władza jest nam ku dobremu. Geje, faszyści, troglodyci, zoofile. Co mnie to obchodzi, z kim on się bzyka? Ważne, żeby on mnie wszystkie dokumenty podpisywał, jak ja będę chciał głosić Chrystusa. Rozumiesz, o co chodzi? Czy on będzie miał pomalowane paznokcie, czy niepomalowane paznokcie, to ja chcę, że on mnie podpisze zgodę i koniec. Rozumiesz? Ja idę w imieniu Jezusa. Proszę Ciebie, błogosławię te hybrydy, co ma na palcach. Proszę Ciebie, żeby mu się lepiej długopis trzymał. I on mnie podpisuje zgodę. Ja idę, głoszę Ewangelię, odrabiam chorych, wypędzam demony, proszę Ciebie, i dziękuję uprzejmie. Co mnie obchodzi, że on... Potem się śmiałem, mówię, co? Mówię, no i kiszka. Ktoś tam, ten Bóg nie wysłuchał, mówię. Biedroń prezydent. Taka kiszka. Pastorzy wierzą. Panie, w imieniu Jezusa chronimy duchy homoseksualne. Co mnie duchy homoseksualne? Przecież nie idę do duchów homoseksualnych. Ja mam wywalone na duchy homoseksualne. Ja idę głosić Chrystusa ludziom potrzebuję. Mnie to w ogóle nie dotyka. Rozumiecie, o co chodzi? Święty Paweł taki był. Święty Paweł taki był. Jego nie obchodziło, kto siedział za sterem. On wiedział, kogo on zna. Rozumiesz? On wiedział, kogo zna. Ja wiem, kogo ja znam. Chcę, żebyście widzieli te rzeczy. Pragnienie. Odkryj w sobie to. Pomódl się do Boga. Przyjdź, powiedz, ja chcę. Według pragnień. Reszta to mrzonka. No mrzonkę mieli, modlili się, wiesz. Pan nam powiedział, pan nie będzie gej, nie będzie gej prezydentem. Jest! Się pan pomylił? Nie pomylił się, tylko że oni nie z panem rozmawiali na ten temat. Nie z panem. Z Tuska powiedzieli, że Tusk to ciebie ten. Kto to miał być? Dawid, tak? Dla Polski. Nowy Dawid. Człowieku, Tuska. Ciągali go po modlitwach nocnych. Proszę Ciebie, Tusk. Proszę Ciebie, on podniesie kraj. Ha, ha, ha. Rozumiesz? To w ogóle to mrzonki są wszystko. Mrzonki, mrzonki, mrzonki. Ale się fajnie w tych mrzonkach żyje. Bo to takie fajne. Wiecie, o co chodzi? Jak to jest pewne, na przykład, że upragnienie nasze nie jest naszego starego człowieka, który będzie jakiś deficyt w naszych... Przede wszystkim... Punkt pierwszy. Twój stary człowiek nie żyje. Nie masz starego człowieka. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli bierzesz się za pracę nad swoją duszą, no to wychodzisz z deficytu. No chyba, że się nie bierzesz. Wtedy masz te dylematy. Ale jak się bierzesz, to nie ma opcji takiej, że człowiek, który wziął się za pracę nad własną duszą, tak, żeby się pomylił. Takiego czegoś nie ma. Jesteś nowym człowiekiem, pracujesz nad duszą swoją i musisz mieć pragnienia Boże. Żaden narodzony z Bożego Ducha człowiek zdrowy na swoim umyśle nie ma żadnych egocentrycznych pragnień. Ile procent jest zdrowy na umyśle chrześcijan? Wszyscy ci, którzy pracują nad sobą. Niewielki procent. Niewielki procent. Tylko z tego powodu, że ludzie nie chcą nad sobą pracować. Ludzie się z tym nie zgadzają. Ludzie mówią, nie obchodzi mnie to. Ja mówię, człowieku,
Nie możesz tak myśleć, bo właśnie będziesz miał tego rodzaju dylematy. Rozumiesz? Tak, będziesz miał takie dylematy. Prosta rzecz. Jeżeli człowiek jest odrzucony, chodzi w odrzuceniu, tak? I szuka na przykład sobie męża czy żony, no to pierwsza rzecz, która kieruje tym człowiekiem, to jest chęć, tak? Żeby mąż czy żona, tak? Wyleczyli nasze deficyty, zalepili te deficyty. Czyli nasze pragnienia są chore. Poszukamy takiego męża czy takiej żony, którzy będą zalepiać nasze deficyty. Ale wyjdźmy z odrzucenia. Kiedy wyjdziesz z odrzucenia, a naprawdę wyjście z odrzucenia jest mega prostą rzeczą, to nie jest nic trudnego. To nie są trudne sprawy wcale, tak? To od razu zobaczysz, że już nie szukasz męża czy żony, którzy mają zaleczyć twoje deficyty, bo ty ich nie masz, tak? Tylko szukasz męża czy żony, tak? Aby kochać. I wtedy nie trzeba się bać, że pragnienie, które powstaje wobec brata z dzisiaj na przykład, prawda? To jest od Boga pragnienie. I koniec. To jest mega prosta rzecz. To ten jest. Wyswatał mnie Bóg, idę tam się kręcę koło brata z Wisia, bo przeczytała mi Izajasza, że teraz kobieta podrywa mężczyznę. Rozumiesz? Stoję na słowie, zaczynam tam działać i brat się zorientuje wreszcie. Tak. Pan mówi o toczynie rzecz nową. Kobieta się będzie zalecać do mężczyzny. Ja o tym głoszę, jak użyję ludzi podrywać w ogóle. Rozumiesz? Bo ludzie to nie wiedzą. Wiesz, babki to myślą, to facet się musi zawsze kręcić. Ja mówię, ho, ho, ho. Koniec ty. Się skończyło 2500 lat temu, 2800 nawet. Się teraz podrywa nawzajem. Co to jest pragnienie, przyjaciele? Po pierwsze, chęć realizacji zrobienia czegoś. Po drugie, jest to dążenie do czegoś. Po trzecie, jest to życzenie. Po czwarte, jest to ambicja. I cały czas mówimy o nowym człowieku. Ludzie na przykład mówią tak, mam takie impulsy wewnętrzne, żeby na przykład pastorować ludziom. Ja mówię, załóż kościół. Ale ja w ogóle siebie nie widzę jako pastora. Ja mówię, ale masz pragnienie pasterzowania ludziom? No mam. Załóż kościół. Pasterzuj ludziom. Czego się szczypiesz? Ale czy to z ciała? Z ciała? Ciało to chce się najeść, napić, pobawić. Rozumiesz, o co chodzi? Człowieku. A może to nie jest... Ja mówię, a kto ci? Diabeł dał ci pragnienie pasterzowania ludziom. Diabeł. Przychodzi do ciebie diabeł. Masz pojęcie? Diabeł przychodzi. I mówi, słuchaj, zostań pasterzem dla ludzi. Prowadź ich do Jezusa. Wyswobadzaj, wyprowadzaj. No i w ogóle super, taki układ. Ja mówię, czy ty jesteś normalny? Przecież diabeł to jest szuja. Tak? Bo ludzie właśnie ja mówię, nie bój się, jesteś nowym człowiekiem. Masz Boże ambicje. Święty Paweł staje i mówi, kto biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Co to jest? To jest ambicja. Ambicja. To jest ambicja. Po prostu. Normalna, zwykła ambicja. Nie wolno się bać. Prawda? Idę i to biorę. No taki jestem. No Bóg mnie powołał do tego. Czuję się w tym świetnie. Właśnie tego pragnę. Czym są marzenia? Marzenia to są wyobrażenia występujące w czasie pełnej świadomości. A więc miejscem, w którym pragnienia zaczynają w nas funkcjonować, to są nasze marzenia. W ogóle człowiek Boży nie może się bać marzyć. Bo to w tych marzeniach te pragnienia po raz pierwszy zaczynają się rozwijać. Rozumiecie? I to, dlaczego wam o tym mówię? Bo to na tej płaszczyźnie zaczyna mówić Bóg. Jeżeli ktoś ma pragnienie, żeby głosić Chrystusa publicznie, to powinien to wprowadzić w system swojej wyobraźni, powinien to sobie rozprowadzić po wyobraźni. Chrześcijanie to w ogóle, ja nie wiem, co robią z wyobraźnią. Znaczy, ja mogę przypuszczać, co z nią robią, bo ja wiem, co z nią robiłem po swoim nawróceniu. Zanim się zorientowałem, że to jest w ogóle inna przestrzeń, że to jest przestrzeń, która ma być zagospodarowana moimi pragnieniami. Prawda? I na to przychodzą potem słowa od Boga i Bóg z tobą rozmawia później. I Bóg mówi ci o rzeczach. Ty chcesz być dobrym ojcem, pragniesz być dobrą matką, tak?
Pragniesz w ogóle być dobrą żoną, pragniesz być dobrym mężem. W ogóle, rozumiesz, masz takie pragnienia, no w ogóle patrzysz na żonę swoją, kurczę, widzisz, że jako... Ale pragniesz być dobrym mężem dla niej. Przecież Bóg będzie mówił tobie o, na pułapie twoich pragnień. Będzie ci mówił, jak być dobrym mężem, będzie cię uczył, będzie mówił ci, to tak trzeba, to tak, to do niej tam powiedz. Jak teraz ona ma okres, to nie zaczynaj trudnych rozmów przez te 4 dni. No nie bądź wariatem. Rozumiem, o co chodzi. Odłóż sprawy waszej przyszłości na po okresie w ogóle. Wiele to ci mówię. To takie rzeczy ci będzie mówił Bóg. Tak? Dokładnie ci wszystko będzie wyjaśniał, jak tam masz co zrobić. Bo on mówi, tak? Na platformie pragnie. Ale człowiek nie wie, czego pragnie. Ja nie wiem, czego ja chcę. Ale Pan mi powiedział, ja mówię, nie no, mówię. Wiecie, to jest, tego jest tak dużo. Tak? Dlatego właśnie, że ludzie nie chcą pracować nad sobą. No nie. Mówią, nie, ja nie potrzebuję. Ja nie potrzebuję. Mam Pana. Ja mówię, człowieku, ty leków potrzebujesz na dzisiaj, bo nawet. Jesteś w takim stanie, że ty leki powinieneś brać. W ogóle. Bo ty jesteś jakiś w ogóle, ja nie wiem, niewyrównany wewnętrznie, rozumiem. W strasznym stanie nie, ludzie nie chcą nad tym pracować. I teraz ja się nie dziwię, że oni nie potrafią, tak? Poruszać się w życiu później. Nie bójmy się rozwijać pragnienia w naszym życiu. Nie bójmy się, że te pragnienia są z diabła albo z ciała. Wtedy możemy obawy mieć, jeśli nie chcemy pracować. Ale jeżeli nie chcemy pracować, to my jesteśmy buntownicy. No. To buntownik nie chce pracować nad sobą. To buntownik mówi, ja nie chcę. A ja chcę. A pierwszy kościół, kiedy zakładaliśmy z Agatą, ze mnie masowo demony wychodziły. Rzygałem demonami. I w ogóle, człowieku, nie wiedziałem, w którą stronę. Dopiero wtedy się jazda zaczęła. Dopiero się jazda zaczęła w moim życiu. Jak ja pierwszy kościół zacząłem zakładać. Dopiero zaczęły wychodzić ze mnie różne rzeczy. Ja dopiero, kiedy zacząłem pracować z ludźmi, słuchajcie, jako duszpasterz, kiedy zacząłem jeździć, głosić Ewangelię, uzdrawiać chorych, wypędzać demony, ja dopiero zobaczyłem siatkę zaburzeń w moim życiu. Słuchajcie, ja się zacząłem zbliżać do Bożej mocy i dopiero wrzody, ze mnie zaczęło to wychodzić jak wrzody. Ja mówię, kurczę, a ja mam to. Przecież to, że ja nagrałem te demony burzące, w ogóle to jest kwestia mojego życia. To są warownie, które ja widziałem w swoim życiu. Wiecie? Warownie w ogóle. Chcę, żebyście zobaczyli. To, że ty jesteś z Bogiem, że ty jesteś sługą Bożym, to w ogóle nic nie oznacza. To dopiero jest dobry czas teraz, tak, aby rozpocząć potężną pracę na duszy swojej. Żeby poddać się. Żeby dać temu Duchowi Świętemu, żeby cię sterapeutyzował w ogóle. Do spodu, do dna. To jest dopiero ten czas. Od razu ludzie się, bo ja jestem pastorem, bo ja jestem liderem, bo ja głoszę, bo ja tam mówię, to bardzo dobrze, to dawaj chodź, przy ciebie specjalna izolatka dla ciebie. Jesteś pastorem, to ja cię nauczę wyrzucać z ciebie demony, tak, że nikt nie będzie widział. Ja nieraz z Agatą jechałem samochodem, na ciebie patrzę tam, a w ogóle wiem, rozumiesz, demon ze mnie wyjdzie zaraz w ogóle, bo wiem w ogóle już do czego doprowadziłem. Odwracałem się do okna, patrzyłem w ogóle na nie, czy nie widzi, żeby nie skręciła gdzieś w ogóle, wiesz. Ja się nauczyłem się w ogóle mówić do nich z autorytetem po cichu. Byłem uwalniany na rowerze jadąc, człowieku, w różnych miejscach, tak? Rozumiecie, to w ogóle ja wam mówię rzeczy, które się praktykuje, a jak ktoś nie chce pracować nad duszą swoją, to niestety potem są trymety. Czy to jest pragnienie z Boga, czy to jest pragnienie z ciała? A co chcesz zrobić? No chcę zastrzelić sąsiadkę. Na przykład. Mam dosyć jej psa, mnie leje ciągle na drzwi. Mówi, myślisz, że to Pan? Mówił do mnie o tym. Dzwonił kiedyś do mnie człowiek, taki majętny człowiek, brat nasz w Chrystusie, i mówi, Artur, mam do ciebie pytanie. A mówię, słucham. Sąsiad na sąsiednim podwórku pali ognisko, pali stare gumy jakieś tam i dym leci na moją posesję. Jak myślisz? I to na z tego podwórka dzwoni, w tym dymie stoi, mówi tak. Jak myślisz?
Czy mogę w imieniu Jezusa wziąć nad tym autorytet? Mówi, przekrąć to ognisko, w ogóle wiesz. A ja mówię, a jak tam sąsiad? Mówię, patrzy się na mnie i się śmieje, mówi, wiesz, bo to złośliwy człowiek jest, nie? Ja mówię, w zasadzie mógłbyś przez wiarę zgasić to ognisko, mówię, choć nie wiem, czy cię na to stać. Mówię, ale może byłoby lepiej, gdybyś przyszedł do Boga teraz i powiedział, Panie, pomóż mi, aby ten problem mi nie przeszkadzał. Mówi, a na to nie wpadłem. Mówię, pomoc mi w ogóle przestało przeszkadzać to, że sąsiad palił w ogóle gumy na sąsiednim. W ogóle to łatwiej, mówię, wierzyć tobie będzie o taką rzecz. Przyjaciele, ja chcę podkreślić wagę marzeń i pragnień w twoim życiu. Ja chcę podkreślić wagę pracy nad swoją duszą. Ja chcę podkreślić wagę wychodzenia z różnorakich zaburzeń, aby nasze pragnienia i marzenia, one były klarowne i jasne. Rozumiesz? Powstaje marzenie. Jesteś człowiekiem, pracujesz nad sobą, powstaje marzenie, chcę być milionerem. No i ty już oczywiście wiesz, że nie chcesz być milionerem dlatego, rozumiesz? Żeby w tych milionach tam siedzieć i się cieszyć, że jesteś milionerem. Tylko ty znasz podstawę, ty wiesz o tym, że im więcej pieniędzy będziesz miał, tym więcej pieniędzy będziesz szło w królestwo. I zgadnij, co się zaczyna dziać. Duch Święty, który włożył w ciebie to pragnienie, zaczyna do ciebie mówić na tym pułapie jasno, wyraźnie i klarownie. Pokazuje ci, jak założyć firmę, jak prowadzić firmę, co robić, kieruje cię do odpowiednich ludzi. Rozumiesz, o co chodzi? Dlaczego? Bo pragnienie powstaje. Bo marzenie się rozpostarło w tobie. Chcesz działać w sferze proroczej? Czy chcesz to, czy tamto? Rozumiesz? Jest to twoje pragnienie. Tam będzie mówił do ciebie Duch Święty. Po prostu. Chcesz być lepszym przyjacielem. Tam będzie mówił do ciebie Duch Święty, bo to są twoje pragnienia. Nie bójcie się tego. Zobaczcie, obejrzyjcie wasze pragnienia jako bazę. Bazę funkcjonowania Bożego głosu w waszym życiu. To od razu odetchnie z waszego życia rozmowy z waszą głową. Rozumiesz? Bo wasza rozmowa z głową, ona jest, wiecie czym zainteresowana? Fantazjowaniem. A fantazjowanie to nie są marzenia. Fantazjowanie nie ma żadnego pokrycia w prawdzie na przykład. Fantazjowanie nie ma problemu. Ja jestem po prostu zającem, mam uszy, ogon i chodzę w trampkę. Przeciwnie mam taką zajawkę i teraz sobie rozmawiam z Bogiem o tym. Przeciwnie Bóg mnie mówi, wiesz co, fajnie byś tak chodził, byś był taki wolny w ogóle we mnie. W ogóle ci jeszcze doczepił jakiś bąbel. I ty potem chodzisz i mówisz, Pan mi powiedział, wiesz, takim byłem króliczkiem, takim byłem zajączkiem. W tej wizji ja mówię, ty, mówię, króliczku, zajączku, mówię, to borderline. Człowieku, w najlepszym przypadku jest. Czyli warownia pogranicza, mówię, w twoim przypadku się to tak nazywa. Króliczku, zajączku. Rozumiesz, o co chodzi? Że taki, kiedy króliczek, zajączek! No porozmawiałbyś tak ze swoim dzieckiem? No może jak tam by miało 3 miesiące, 5, to byś go zachęcał, żeby było króliczkiem, zajączkiem. Ja mam chłopa w domu, 98 kilo, pro ciebie sobie nie wyobrażam, że jako ojciec dobry, ja przychodzę do niego i teraz go zachęcam, pro ciebie do fantazjowania, że on jest króliczkiem, zajączkiem, 98-kilogramowym człowieku. Tak? I mówię, fajnie by ci było, ci kokardkę, takie coś, o. A ludzie, no przecież ludzie tak chodzą, mówi, wiesz, jak mi Pan pokazał, mówi, kim ja jestem, kim jest, no owieczką jestem. Ja mówię, ty, mówię, owieczko, ty, mówię, za 5:12, ty, co ty, tak głupoty, mówię, robisz. Chora dusza, nie chcesz się zmieniać, wmieszajesz do Boga, Pan mi powiedział, nic ci Pan nie powiedział, fantazjujesz ze swoją przysadką mózgową, rozumiesz? Taką rzecz masz. Jakie masz pragnienia? Zajączkiem być? No chciałbyś być zajączkiem? Zajączkiem? No zajączkiem. Kto by chciał być zajączkiem? Jaki wariat, człowieku, no. Kimkolwiek, ale nie zajączkiem, na litość boską. Człowieku. Zajączka kopnąć można, wilk go goni, samochód przejeżdża. Rozumiesz, o co chodzi? Nie wiadomo, czy to samiec, czy sanica, bo tak samo wygląda, człowieku. Rozumiesz, to w ogóle nikt by nie chciał być, no człowieku, zajączek, człowieku. Homoseksualne zajawki gender. Żeby jeszcze Pana w to mieszają, bo Pan mówi tam. Nic Pan nie mówi. To są wszystko mrzonki, wyobrażenia i głupota.
Pragnienie natomiast jest bazą, na której mówi do ciebie Bóg. Wiecie, że czas dorosnąć? W ogóle czas dorosnąć. Ludzie by chcieli być dziećmi. No jest napisane, że dziećmi bożymi. Wiesz, każda 80-letnia matka mówi do swojego 60-letniego syna, synku. To nie oznacza, że on jest dzieckiem. To jest facet z brodą. Rozumiesz? Niestety. Czas dorosnąć. I zrozumieć, jak mówi Bóg. Wszelkie odstępstwa od marzeń i pragnień, które Bóg włożył w twojego ducha, to jest grzech. Nie wolno odstępować się od marzeń i od pragnień. Bo zaczynasz wchodzić w iluzyjne rozmowy z Bogiem. Musisz być skupiony na swoich marzeniach i pragnieniach. Jak chcesz jasno i klarownie rozmawiać z Bogiem, bądź skupiony na tym, co On włożył w ciebie. Uważaj siebie za tego, tak? Jakie pragnienia w tobie są. Oglądaj siebie w swoich pragnieniach i marzeniach takimi, jakim On cię stworzy. Rozumiesz? W ogóle unikniesz dziwnych rzeczy. Unikniesz. Gdy twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu, tylko słyszenie głosu Boga i postępowanie według Niego daje ci pewność chodzenia w błogosławieństwie. To nam pokazuje to. A więc człowiek, który jest skupiony na swoich pragnieniach, widzi bazę, tak? Słyszy wyraźnie Boga, bo Bóg mówi na tą bazę, on na tą bazę mówi, tak? To ten człowiek realnie doświadcza błogosławieństwa. Tutaj jest opisane całe to błogosławieństwo. Łąki twoje będą kwitnąć, bydło twoje będzie najedzone, dom twój będzie obfity, rozumiecie? To w ogóle kiedy? Kiedy ty, tak? Zaczniesz się skupiać na marzeniach i pragnieniach, tak? Przez to zaczniesz słyszeć wyraźnie Boży głos i zaczniesz w ogóle wedle tego precyzyjnego głosu postępować, musisz być szczęśliwym człowiekiem. No o co nam chodzi na litość boską? No chcemy być szczęśliwymi ludźmi. No szczęśliwymi ludźmi. No tego chce każdy normalny człowiek, chce być szczęśliwy. I to nie szczęśliwy systemem szczęścia tego świata. Nie pokój, jaki daje świat, wam przyniosłem, mówi Jezus. Nie szalom, jaki daje świat. Nie szczęście, jakie daje świat, wam przyniosłem. Chcemy być szczęśliwi szczęściem jakości Bożej. A więc w ten sposób musimy postępować. Tutaj też jest pokazane, że wskutek takiego słyszenia Boga odpadną wszelkie bałwochwalcze zachowania w naszym życiu. Ty wiesz, że precyzyjne słyszenie głosu Boga, tak, powoduje, że diabeł nie ma jak się utrzymać na twoim życiu? Zobaczcie, to w ogóle człowiek, który słyszy głos Boga, to jest prawdziwy głos, to tego człowieka nie są w stanie się przyczepić różne rzeczy. Ja dzisiaj nie mam problemu już z demonami. One już nie przychodzą do mnie. Na przykład niektórzy ludzie ciągle się uwalniają od demonów. Ja mówię, jak ty to robisz, że one tam z powrotem wchodzą? Powiedz mi, co ty tam robisz? Ty masz jakieś wejścia tajemne, o których nikt nie wie. Że nie można się infekować ciągle. Człowiek, ja bym mógł iść na lans do piekła. Rozumiesz, o co chodzi? Święty Paweł taki był. Oni mu takie pytania zadawali. Wiecie, gdzie był Korynt? Korynt był w miejscu oddawania kultu Zeusowi. Tam była potężna świątynia Zeusa. I tam były w tej świątyni odbywały się wielkie spotkania na cześć Zeusa. I tam w Koryncie powstaje zbór Chrystusowy, tak? Ale oni mają cały czas kontakty z ludźmi. I oni Pawłowi, który siedzi w pudle, zadają pytania różne, tak? I mówią tak, a jak ktoś nas zaprosi do tej świątyni tam, bo tam takie jedzenia urządzają, wszystko, to możemy pójść. I zobacz, co im mówi Paweł. Czy Paweł im powiedział, nie chodźcie do świątyni Zeusa? Nigdy. Powiedział, chcecie, to idźcie. Jak wam dadzą kawał tego wołu, co tam złożyli na ołtarzu w ogóle Zeusowi, to jedzcie. No.
Były jatki, bo tam były sklepy takie, to jatki się nazywało, w których sprzedawano potem te jedzenie. Wiecie, bo oni to patenciarze byli wszystko. To tego wołu tam część zjedli na pułapie sakralnym, a resztę to ci kapłani Zeusa zabierali, do sklepów stawiali. Człowieku, to nie bój się. To południowa głowa, to ho, kolego. I tamte sklepy były przepełnione w ogóle tym mięsem, które non stop się składało Zeusowi na ofiarę, tak? I oni mieli dylematy w ogóle, wiesz, ci wiesz, dość świeżo wierzący w ogóle tutaj tego, że wiecie, że oni oszaleli człowieku w pewnym momencie, tam wszystko na językach było w ogóle, wiesz, Paweł musiał ich ustawić jak dzieci w przedszkolu, tak? Ale słuchajcie, a Paweł mówił, co jedzcie, w jatkach kupujcie w ogóle, weź, a co ci może zaszkodzić? Jedyną rzecz, co Paweł mówi, to w ogóle, że staraj się nie zgorszyć drugiego, tak? Nie zgorszyć, bo to tylko o to chodzi. Ja na przykład lubię się na przykład napić wina do mięsa, bo ja mięso lubię jeść, ja mięsożerny jestem. I lubię zjeść na przykład sobie stek, bo ja lubię wołu. Nie jem świni, ale nie z uwagi na sakralne rzeczy, zaznaczam, bo ja skunksa mogę jeść, bo nic nie będzie. W szabat. Skunksa w szabat zjeść. Kaszanko poprawić na Randy Clarka. Pojechaliśmy kiedyś do Wiednia. Zobaczyć tam, o co chodzi. I takie tam we Wiedniu były ten, takie z kiełbasą, z kaszanką, takie rzeczy. I tam sobie kupiliśmy tego i tam jedna taka siostra była, taka była zgorszona, że nasi ludzie kaszankę jedzą. A to naprawdę dobra kaszanka była. Ale Paweł mówi tam, jak nie, można nie zgorszyć, to nie gorszy, to nie tego. Ale tobie nie zaszkodzi ten wół od Zeusa. Rozumiesz? Co ci obchodzi? Przecież to jest od Pana. Tak. Nie ma czegoś takiego jak Zeus. W ogóle. Ja specjalnie kiedyś myk zrobiłem. Pojechaliśmy do kościoła i w kościele takim, to był kościół polsko-katolicki. A i w tym kościele ja jadłem opłatek i piłem wino za tym ołtarzem. I poprosiłem Agatę, żeby ona to filmowała. Zrobiłem to celowo. Ja wiedziałem, że to burzę wywoła, jak to w internecie umieścimy. Umieściliśmy to w internecie. Człowieka jak się odezwali, człowieku, pastorzy się do mnie odezwali, co się w ogóle do mnie nie odzywali chyba nigdy. Mówi, jadłeś, i wiecie, to pisze do mnie pastor, zielonoświątkowy pastor, mówi, jak mogłeś jeść z ołtarza demonów? A ja mówię, z czego? No mówi, jadłeś komunię. A ja nikomu nie mówię, że to nie jest kościół katolicki, wiecie. W ogóle nie, bo to był kościół polsko-katolicki, gdzie tak naprawdę w ogóle komunia, tam w ogóle ksiądz miał żonę, wiecie, tylko wszystko wygląda jak katolicki, my z tego skorzystaliśmy, nie? I tam zresztą komunia jest, tam nie ma uznania przemiany w ogóle w ciało i tak dalej, to nie jest sakralna w ogóle, wiesz, sakralny temat. Ale ja chciałem, żeby wyglądało, jak wyglądało, no tam. Nie mogłem gdzie indziej tego zrobić, zrobiłem w polsko-katolickim. Ja mówię, jaki ołtarz demon? Pisze, mówię, ty jesteś, mówię, pastorem 20 parę lat. I ty nie rozumiesz, że nie może cię skalać to, co wchodzi przez twoje usta? Mówię, gdyby to ode mnie zależało, choćby nawrócenie jednego człowieka tam, tak? To bym zeżarł ten kielich, tak? I zatańczył kankana, proszę ciebie, na tym ołtarzu. Rozumiesz, my tam mieliśmy kupę ubawu. Sara była malutka jeszcze, siedziała z boku, tam mówi, tato, a dlaczego wujek się ubrał w firankę i się kłania stolikowi? W ogóle wiesz, ja mówię, taki ubaw mieliśmy, wie, bo w tej kobie dla Sary to był facet w firance, wiesz, ona w ogóle nie zna tematu, wiesz, kłania się przed tym stentem, robi te różne, wiesz, ambarancy, wiesz, ale chodzi o to, że zrobiliśmy prowokację, wiecie w jakim celu, żeby pokazać, jaki jest wylękniony ruch protestancki w Polsce. Za to płatek! Mówię, co z tego za to płatek? Czy ja mogę kilo zjeść opłatka? No to jest opłatek. Podrobisz, kotleta obtoczysz, proszę ciebie, masz panierkę. Bo to bałwanom jest. Jakim bałwanom? Mówię, kogo ty w ogóle? Jakim bałwanom? Gdzie? Zobacz, co ty masz w głowie. Zobacz, co masz w głowie. I teraz zobacz. Kiedy ty słyszysz wyraźnie głos Boga, tak? Żadne bałwochwalstwo nie istnieje w ogóle w twojej percepcji. Diabeł się trzyma z daleka od ciebie. To nie podejdzie do ciebie. Jakie tu ciągłe uwalnianie, jakie tu w ogóle, rozumiesz, o co chodzi. To proszę cię. Lester Sumrall
jak podróżował po Tybecie, głosił Chrystusa w Tybecie, sam z plecaczkiem na plecach i kościoły zakładał w Tybecie, tak? Nie miał gdzie przenocować, bo deszcz padał i poszedł do świątyni buddyjskiej, proszę Ciebie, przenocować, bo tam go mnisi przenocowali. Mówił, ale nie można Cię nocować tutaj, nie mamy miejsca, to musisz spać w głównej sali. Tam był taki wielki posąg Buddy, człowieku, ja nie wiem jaki, parometrowy. I on miał łóżko pod tym posągiem Buddy, śpi, opisuje to w książce mojej, śpię i czuję, że mi się łóżko rusza. Czuję, że mi się łóżko, otwieram oczy, Ty, mówi, łóżko jedzie. I drzwi się otwierają takie duże, tak? I mówi, i zrozumiałem, że mówię, demony wypychają mnie razem z łóżkiem w ogóle z tej sali, a tam pada. Mówi. Otrzeźwiałem, mówi bardziej. Mówi, w imieniu Jezusa stój! Mówię, łóżko się zatrzymało. A że byłem zmęczony, mówię, w imieniu Jezusa na miejsce stał się. Wepchnęłem je z powrotem pod posąg Buddy i zamknęły drzwi. To jest władza. I facet poszedł spać, tak? I rano nie było żadnego uwalniania i nie było żadnych pierdół i nie było głupoty. Bo demony to mam na mogo pięty lizać. Ale wtedy, kiedy my mamy prawidłową płaszczyznę, tak? I słyszymy głos Boga. Człowieku, cóż za, rozumiecie? Zobaczcie, gdzie nas wprowadzono w ogóle, w jakie miejsce. To tak nie działa. Wszystko musi odpaść. A skutkiem tego wszystkiego jest duchowy wzrost i przebudzenie Kościoła. To jest skutek. Zobacz, 26 werset. Wtedy światło księżyca będzie jak światło słońca, a światło słońca będzie siedmiokrotne, jak światło siedmiu dni, gdy Pan opatrzy skaleczenie swojego ludu i uleczy zadaną mu ranę. Przebudzenie! Przebudzenie zrobią ludzie, tak? Którzy wyraźnie słyszą głos Boga. Tacy ludzie zrobią przebudzenie. Ludzie, którzy nie ucinają sobie pogawędek z własną głową. Bo ci, co sobie ucinają pogawędki z własną głową, tak? To są buntownicy, którzy nie chcą robić porządku swojej duszy. Nie potrafią nazwać swoich pragnień i marzeń. Żyją w systemie mrzonek, tak? Ale koniecznie muszą słyszeć głos Boga. Więc się uparli, gadają z własną głową, tak? I mówią, mówi do mnie Pan, ja się dobrze czuję z tym. No i co? I zrobisz? Nic ci nie zrobię. Pan mówi, no to koniec, no co? Nic ci nie zrobi. Hydroksyzynę ci mogę zapisać w ogóle, chcesz? Uspokojenie. Nic więcej ci nie zrobię. Jesteś mistrzem świata. Ja natomiast zostanę, przyjaciele, przy moich pragnieniach, które włożył we mnie Bóg. Będę słuchał mojego Boga. Rozumiecie? Ja też. 5 minut przerwy i zakończymy takimi bardzo jasnymi wytycznymi odnośnie głosu Boga.